Prezydent Suwałk miał prawo zakazać dzierżawy terenów miejskich na cele związane z organizowaniem przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Ciągnący się od 2 lat spór rozstrzygnął właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Wyrokiem z dnia 13 lutego skarga wojewody podlaskiego na zarządzenie prezydenta miasta Suwałk z dnia 23 marca 2016 roku została oddalona. Sąd w decyzji prezydenta nie dopatrzył się naruszenia prawa. Sporne zarządzenie dotyczy nie tylko terenów komunalnych, ale wszystkich gruntów pozostających w zarządzie miasta. Zdaniem sądu, jak informuje Danuta Trinczewska-Bytys, rzecznik prasowy WSA w Białymstoku, zakaz nie jest skierowany do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność cyrkową, a stanowi tylko deklarację prezydenta co do tego, jakie stanowisko zajmie w razie ewentualnej oferty zawarcia umowy dzierżawy. Zdaniem sądu organ takie stanowisko każdorazowo może zmienić. Zarządzenie prezydenta nie pozbawia nikogo uprawnienia do korzystania z działek miejskich, ani nie umożliwia uzyskania takiego uprawnienia. Z kolei podmioty prowadzące określoną działalność cyrkową, dodaje rzecznik, nie dysponuje roszczeniem cywilnym o przyznanie im prawa do najmu lub dzierżawy gruntów. Pisemne uzasadnienie wyroku WSA w Białymstoku na chwilę obecną nie zostało sporządzone. Wyrok nie jest prawomocny, a stronom przysługuje prawo do jego zaskarżenia i kasacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.